Dzień Ziemi to dobra okazja, by porozmawiać o nowych nasadzeniach, a tych każdego roku w Częstochowie nie brakuje, o czym mówi Łukasz Kot, który czuje w sobie zieleń. Od ponad roku miasto Częstochowa modyfikuje swoje działania względem zieleni miejskiej. Powołaliśmy specjalny zespół Często Zielono, który dba o to, żeby ta zieleń była coraz bardziej kolorowa, nie tylko zielona, ale też kolorowa. Jakby ideą zespołu jest współpraca na takim jakby trójkącie biznes, miasto, mieszkańcy, ponieważ dzięki częstochowskim firmom nadajemy koloru częstochowskiej zieleni. No i teraz jakby też mając na uwadze Dzień Ziemi i też chcieliśmy go jako Częstochowa uczcić i w tym roku nam się udało pozyskać 3000 krzewów, które zostały i będą nasadzane w trzeciej alei na świecie Marii Panny. Czyli te wszystkie takie fragmenty zielonej części alei, gdzie brakowało czy roślin płoszących, czy innych krzewów, zostały uzupełnione. Nasadzenie to jeden z wyrazów troski o środowisko, w którym żyjemy. A do połowy maja mają być kolejne nasadzenia w innych częściach miasta. Teraz uzupełniamy zieleń w alejach i pracujemy jeszcze nad tym, żeby pojawiła się nowa zieleń na dzielnicy, czy w dzielnicy Wyczerpy. I to jest ta taka mała rzecz, którą będziemy chcieli zrobić jeszcze w maju. I jest też szansa na coś nowego na Wrzosowiaku. Bardzo aktywnie tą wiosnę, mimo tej pandemii, która z jednej strony utrudnia pracę, bo często ktoś zachoruje i go długo nie ma. Firmy też jakby mają inne problemy niż jakby zieleń miejską. No ale mimo to udaje nam się to wszystko realizować. Jestem bardzo zadowolony, że jakby mamy już takie zmiany jak właśnie łąki antysmogowe, zieleń w alejach, nowe drzewa, więc to wszystko bardzo fajnie idzie.